nad reformą oświaty. Kiedy wprowadzała reformę, zapowiadała, że będą też podwyższone dlatego, że związany z kształceniem, to ten temat powraca. Jestem trochę zawiedziony tą reformą edukacji. Nauka w szkole podstawowej będzie trwała 8 lat. Podjęcia uchwały w sprawie wejścia w spór zbiorowy, który musi zakończyć się strajkiem. Powiedzenie, że edukacja jest w kryzysie w obecnych tendencjach opinii publicznej, to jak nic nie powiedzieć. Prawda? Badania pokazały, że mimo negatywnej oceny środowiska edukacyjnego nadal osiągane są dobre wyniki. Być może dlatego, że jeszcze istnieje taka szkoła, taka jak ta.